pierwsze pół roku powinno być bardzo dobrze. Ze względu na efekt bazy, na to, że się wszystko rozkręca. Zauważmy, że będziemy mieć relatywnie niską inflację w stosunku do tego, jaka była w tamtym okresie 2013 roku. Konsumpcja lekko na plusie, inwestycje prywatne lekko na plusie, ale cały czas to będzie eksport netto. Natomiast statystycznie może być to jeden z lepszych kwartałów ze względu na efekt bazy. Nie oszukujmy się, poprawa będzie postępowała z kwartału na kwartał powoli. I tak fajnie, no, dopiero będzie w 2015 roku. Jestem przekonany, że niestety bezrobocie pójdzie w górę, bo gospodarka głównie idzie na eksporcie. Okres zimowo-jesienny, szczególnie zimowy, jest okresem wyhamowania prac i obawiam się, że będzie wyższe, co jest zgodne z prognozami rządu i prawdopodobnie 14% nie przekroczy, ale to jest bardzo wysoki poziom bezrobocia i kluczową kwestią, żeby ono się obniżało, są inwestycje prywatne i na to musimy w tym kraju postawić.